Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie widzów Wstaje Dzień, widzów TVP Info. Maciek Dolega, kłaniam się dzisiaj z Anią Soporek. Dzień dobry, witam serdecznie. To dla mnie debiut, ale też debiut w tym duecie, także na pewno będzie ciekawie do godziny 8, ale też garść informacji i garść gości, którzy nas odwiedzą dzisiaj, prawda? Także oczywiście, proszę za nas trzymać kciuki. Trochę nam się rozpadało o tych ciekawostkach, o tym wszystkim za chwilę. Pogoda nie rozpieszcza niestety za oknem. Dlatego fajnie jest siedzieć przed telewizorem. Teraz może czasem zerkać przez okno, jak tam te kropelki deszczu uderzają o szybę, ale nas proszę zdecydowanie oglądać. Może o imieninach wspomnimy. Chcemy powiedzieć o imieninach? Możemy, to ważne święto. Kto dzisiaj obchodzi? Sławomir, proszę Państwa, obchodzi. Elżbieta i takie ciekawe imię, Blandyn. To życzymy wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. Ciepła herbatka, kawka, powoli śniadanko, my Państwa budzimy powoli. Tak jak wspominałeś, pogoda nie rozpieszcza, chociaż widziałam według prognoz długoterminowych, na razie na horyzoncie śniegu nie widać i te temperatury też nie pójdą w dół, także to są dobre informacje, ale te szczegóły dzisiaj również pogodowe będą u nas w programie. Przyjdą do nas specjaliści z redakcji pogodowej i nam wszystko opowiedzą, mam nadzieję wyśpiewają nawet, bo już jutro chyba poprawa pogody, ale tak jak Ania wspomniała, będziemy to sprawdzać. Natomiast mamy dzisiaj też trochę nietypowych świąt. Zazwyczaj o tym mówimy, no bo czasami warto sobie coś wspomnieć, przypomnieć. Na przykład mamy Światowy Dzień Numbata dzisiaj. To jest mrówkożer workowaty. Wyobrażasz sobie? Jest polska nazwa oczywiście, numbat. No to nam się z niczym nie kojarzy. On jest trochę podobny do mrówkojada, ale taki delikatnie mniejszy. Widzę, że wiedzę masz bogatą, ale... Nie, ja często byłam w warszawskim zoo, więc tam wiem. Akurat numbata w warszawskim zoo z tego co wiem, nie ma. Ale jest mrówkojad, więc też można zobaczyć dzisiaj mrówkojadę, jak ktoś miałby ochotę. A oprócz tego mamy, drodzy Państwo, Dzień Postaci z Bajek Międzynarodowych. No właśnie, twoja ulubiona postać to... Wiesz co, właśnie zastanawiałem się trochę tak wcześniej rano, czy jakie bajki, no wiadomo, te polskie, wiesz, Bolek i Lolek, Baltazar, Gąbka, no to gdzieś tam z wczesnej młodości, ale później był taki czas, kiedy te bajki takie anim weszły do Polski. Ja miałem wtedy chyba, nie wiem, może 13, może 14, może 15 lat. Pamiętam taką bajkę Łomotigre, Człowiek Tygrys, wiesz? To było ciekawe doświadczenie. No i Dragon Ball oczywiście, ale to też wszyscy wiedzą. Jakubuś Puchatek, te sprawy. No, widzisz, też pomyślałem o tym, ale to chyba jakoś tak później było rzeczywiście. Trochę później, no ja trochę młodsza. Kochani, dobrze, lecimy do tematu, bo nas już poganiają. Za chwilę serwis, nie możemy się spóźnić oczywiście, więc Ala Sękowska nas odwiedzi jako pierwsza dzisiaj. Alicja przyniesie nam informacje ze świata kultury, między innymi o urodzinach ulubionego serialu widzów w TVP, czyli... M jak miłość, bo wczoraj, czyli 4 listopada, pierwszy odcinek został wyemitowany. Także, drodzy Państwo, 22 lata. Wow. Tyle minęło, to także będziemy wspominać, ale przedstawię też inne informacje ze świata kultury, ale jak już jesteśmy przy świecie kultury, no to tak, będzie to o maratonie chopinowskim, drodzy Państwo, 28 godzin, 10 i 11 listopada ten maraton będzie się odbywać, muzyka Chopina będzie królować i na ten temat porozmawiamy z dyrektorem Polskiego Radia Chopin, Marcinem Gmysem, to już po godzinie 6.40. Zapowiada się nie lada gra dla fanów Chopina. Za takiego ja też się uważam, więc myślę, że to były fajne informacje. Chętnie się przysłucham, bo wiem, że też streaming ma być, prawda? Będzie tak, można słuchać. Na specjalnej stronie internetowej. Okay. Ale wiesz, z drugiej strony 28 godzin, no co to jest? No mało spore kto wyzwanie. Wytrzyma na pewno 28 godzin. Jest to wyzwanie faktycznie, no ale raz w życiu można poświęcić, wiesz, tym bardziej, że jednak muzyka Chopina to jest coś wyjątkowego. Najmłodszy uczestnik ma, drodzy Państwo, 6 lat, a najstarszy pan 93. Także spora rozpiętość. Będziemy kibicować. Kolejny gość to Joanna Szymczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Będziemy mówić o wampiriazie. Akcja studentów, ale więcej wyjaśni nam nasz gość. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że wystarczy, że jedna osoba odda krew, a uratuje aż 3. Także, drodzy Państwo, zachęcamy do oddawania krwi, bo to szalenie istotna sprawa. I jako ostatni gość pojawi się u nas Witold Roman, prezes Fundacji Druga Droga Mistrza. Był siatkarz, olimpijczyk, także kapitan polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie.
Będzie to test wiedzy o sporcie, który wczoraj się odbył, drugi etap się zakończył. No i z tego co wiem, frekwencja była spora i młodzież wykazała się dużą wiedzą na temat sportu. To nas cieszy, że sport jest tak popularny w naszym kraju, nie tylko jeśli chodzi o jego uprawianie, ale też jeśli chodzi o wiedzę o nim. Trzymamy mocno kciuki za dalsze sukcesy młodzieży i na ten temat jeszcze porozmawiamy. Tak, a jeśli wspominamy o wiedzy, to Serwis Info powinien się pojawić. I Emilia Ziemnicka. Tak, najświeższe dobrze. Informacje. No właśnie, czas z nami, żebym ja się wykazała testem z wiedzy ze świata, a oczywiście i z kraju. Witam Państwa, witam naszych widzów, ale witam także Was bardzo serdecznie, zwłaszcza, że dziś Ania już, tak jak przyznała się, debiutuje właśnie w takiej roli, w roli prowadzącej programu Wstaje Dzień. Także Aniu, ja za Ciebie bardzo mocno trzymam kciuki, miło Was widzieć, a Państwa zapraszam na serwis. Tymczasem przed Państwem znakomite trio Ania Soporek, Maciej Dolega i Ala Zenkowska. Pozostawiam Państwa w dobrych rękach. Do zobaczenia o 6.30. Walczymy od rana. Dzięki śliczne. Emilio, do zobaczenia. Tak jak wspominałaś, no my jedziemy dalej z informacjami. Alicja, bardziej lubię taką działkę. Tak, my sobie porozmawiamy tutaj z Anią. A Ty sobie, Maciej, posłuchasz. Moja droga, od czego zaczynamy? Em jak miłość będzie królować? Tak. Oglądają Państwo Wstaje Dzień. Czasu nie ma za dużo, bo za chwilę serwis, ale chcemy powiedzieć, co jeszcze po serwisie. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, o 6.40 porozmawiamy o maratonie chopinowskim. 28 godzin startuje 10 listopada. Wielu śmiałków będzie uczestniczyć w tym maratonie. Przygotowujemy się. Robimy pompki, przysiady. Oj, trzeba się przygotować, bo to w końcu 28 godzin z muzyką Chopina. To też jest moim zdaniem nie lada wyzwanie. Nie można podejść bez treningu do tego. Na pewno. Chociaż do Chopina można bez treningu podchodzić. Do naszych serwisów też można bez treningu podchodzić. Emilia Ziemnicka już na Państwa czeka. Czekamy na najświeższe informacje. Witam i zapraszam na serwis. I zaproszeniem na program Śledczym Okiem Piotra Nisztora kończymy ten serwis. Na kolejne informacje zapraszam o godzinie 7. Ja już teraz przekazuję głos do studia. I my też zapraszamy na ten serwis. A z nami już Marcin Czapski, redakcja Zagranicz. W komentarzach po wizycie niemieckiego kanclerza w Pekinie, ponieważ te komentarze nie milkną. Absolutnie, bo tak, kłopoty klimatyczne są, jak wiemy od dawna. Odbywa się wielkie święto fanów komiksu. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Największe właściwie na świecie. Dziękuję bardzo. Ale jak już się powiedziało A... To trzeba powiedzieć B, dokładnie tak, drogi Macieju. Do czego nawiązuje 28 godzin? Tyle, drodzy Państwo, będzie trwać maraton, który zacznie się już 10 listopada. Tak jest. I na ten temat za chwilę porozmawiamy. Piękna sprawa, nie możemy się doczekać i w związku z tym zaprosiliśmy do studia gościa, dyrektora Polskiego Radia Chopin, pana Marcina Gmysa. Dzień dobry. Dzień dobry. 28 godzin, no trudno sobie jednak mimo wszystko wyobrazić. Mimo że ktoś lubi, jest miłośnikiem muzyki Chopina, no to ciężko sobie wyobrazić, że 28 godzin spędzi właśnie w takim maratonie, tak? Tak, przynajmniej 28 godzin, ponieważ... Opowiadał o maratonie chopinowskim, który już 10 listopada się rozpoczyna, Państwa zachęcamy, no to zerknijmy. Nie wiemy jeszcze, jak to może wyglądać wszystko. Godzina prawie 7, więc no to jak oznacza, ci minęła ta godzina? Że za chwilę serwis informacji. Chyba dobrze, nawet powiem szczerze, że nawet nie wiem, kiedy ta godzinka minęła. No. Mam nadzieję, że Państwu też ten poranek tak mija. My jesteśmy w wyśmienitym towarzystwie z Państwem tutaj. Chociaż dlatego nam tak szybko czas mija. Prawda, ale z drugiej strony może niech ten poranek tak szybko Państwu nie zlatuje, dlatego że sobota, poranek sobotni, to powinno się powoli budzić do życia, tak? Także kawka, herbatka, śniadanie. To powolutku do serwisu. Dokładnie. Emilia Ziemnicka. Witajcie, słuchajcie, bardzo miło się na Was patrzy, bardzo miło Was słucha, no ale czas biegnie, zatem zapraszam na serwis. Z mojej strony to już wszystko, ale więcej tematów już teraz w programie Wstaje Dzień. No ale Emilia, nie wszystko, przecież o 7.30 wrócisz do nas. No. Oczywiście, że wrócę i zapraszam już teraz na serwis o 7.30. Dziękujemy ślicznie, do zobaczenia. Kochani, przed nami kolejne tematy. Czas nasza jak informacji odnośnie tego, że co jedną minutę ktoś w Polsce potrzebuje krwi, a ponad 500 ml może uratować nawet 3 osobom życie. Także każdy może zaangażować się w oddawanie krwi. Co zrobić? Jakie kryteria dokładnie trzeba spełnić? O tym będziemy za chwilę rozmawiać, a zanim jeszcze... No to spójrzmy na materiał. Za tą relację, a teraz czas na temat psi. Nie dostaje wynagrodzenia, ale ma swój identyfikator, a nawet był wybierany na pracownika roku. Mowa o mojej ulubionej rasie, a mianowicie o labradorze Leo.
pomaga pacjentom na oddziale psychiatrycznym w jednym ze szpitali w Islandii. W mgnieniu oka wyczuwa spadki nastrojów, pociesza, przynosząc maskotki, a nawet wyprowadza podopiecznych na spacer. Ty zagraniczna. Dziękuję bardzo. Fajne te ciekawostki były, podobały mi się rzeczywiście. A teraz trochę jesiennych klimatów takich. Zamiatanie opadłych liści, koszenie trawy, zrywanie jabłek. Tym tradycyjnym jesiennym dźwiękom na ogródkach działkowych w Bielsku-Białej towarzyszą też inne nietypowe odgłosy. RODOS. Upodobały sobie koty i na terenie ogrodu maluch żyje, tych maluchów żyje już ponad 200. I mruczkami opiekują się działkowcy oraz społecznicy. Brzmi dobrze? Zobaczmy. Tym się już powoli żegnamy. To koniec programu Wstaje Dzień. Za chwilę Bezpieczna droga, ale muzycznie się pożegnamy. Dziękujemy bardzo. Dzięki.